słuchajcie, kolejny Bedworldzik, lecimy z tym trybem na poważnie. A słuchajcie, napisaliście komentarz, że chcecie Bedworlda, także Petworld będzie się pojawiał. I dostałem dużo tipów od was, także dzisiaj sobie sprawdzimy. Mam nadzieję, że dzisiaj lagów nie będzie, bo chcę troszeczkę sprogresować, troszeczkę porobić. Także słuchajcie, na początek mówiliście, że tutaj jest coś ukryte, także zaraz to sprawdzimy. Odpalmy sobie poteczki, oczywiście na start. Także wszystkie potki. Właśnie, a propos potek, mówiliście, że potki działają troszkę inaczej i tutaj się kraftuje potki. O, wow, dobra, mamy to. I tutaj jest shrine ukryty, okej? Okay? I tu jest ta skrzynka, mówiliście, że to jest kasa za free. Także sobie odbierzmy tą skrzynkę. Elegancko, mamy jakąś tutaj kasę, obuksy, coś tam i tak dalej. 4 miliony z tego zarobiłem, mało, tak szczerze, prawie w ogóle tej kasy nie dostałem. Ale dobra, zbierzmy sobie te monetki, nie wiem po co je zbieram, ale dobra, sobie zbierzmy. Słuchajcie, lećmy w takim razie dalej i mówiliście mi jedną rzecz, dostałem od jednego widza komentarz, że podobno. I mam nadzieję, że to jest podobno na zasadzie, że tak jest. Mówiliście też, że na jednej wysepce jest coś ukryte, zaraz sobie sprawdzimy wszystko. Że ten Game Pass jest OP. Mam na myśli ten Game Pass. Nie wiem czy jest, ale widz napisał, że jest, także słuchajcie, dzisiaj 1500 robuxów kolejne. Czy to jest worth it? To ja nie wiem. Bo to jest kolejne 1500 robuxów. Czyli łącznie już 4,5 koła wydajemy. Myk. Kolejny Game Pass. Kolejne robuxy. Halo, jak to się... A, to się tak odbugowywało. Dobra, powiedzcie, że na jednej wyspie jeszcze jest jakaś niespodziewajka ukryta. Jakaś skrzyneczka z coś. Ale ja tego nie widzę. Nie wiem, czy ja jestem... A, jest! Dobra, mamy. Także dawaj tą skrzynkę. Pyk, 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 pyk. I dostajemy... Klasycznie, poteczki jakieś, o to spoko, poteczki są spoko. I jeszcze, mówiliście mi o tej wieży, 15 tysięcy gwiazdek i będziesz mógł kraftować potki. Właśnie, o to się rozchodziło, że trzeba kraftować potki, także będziemy je kraftować. No teraz ta kasa leci, no słuchajcie, teraz bez lagów to można grać. Bez lagów to w ogóle jakoś tak się mile i spędza czas w tej grze, co ja, jak nie ma lagów. Tak jakoś, kurde, jakoś to działa. Także będzie łatwiej na pewno nam wszystko wbić. Gwiazdek mówiliście, że potrzebuje 15 tysięcy. Tylko nie wiem, czy tych gwiazdek, czy tych kryształów. Zaraz sobie sprawdzimy, pójdziemy do tej wieży. Tylko najpierw potrzebowałbym pety wymienić. Właśnie, jeszcze co do petów, mówiliście, żebym dołączył do grupy, że jestem debilem. Także dołączyłem do grupy, jestem i mam te 10% laka. Zapomniał grzech, przepraszam grzech. Dobra, ile ty potrzebujemy? 160, dobra, na 2. Lecimy 2 w takim razie, achievementy sobie odbierzmy. Backupsy, Secret Hunter, no zobaczymy jak damy radę tego secreta złapać. Epic Aniku, okej. To są dwa nowe pety, które mi się przydadzą. Także wejdźmy sobie tu, Equip Best. I mamy nowego peta, który jest dosyć mocny. Okej, okay. Bardzo mnie się to podobuje. Zbierzmy sobie w gwiazdki, zbierzmy sobie coiny. Ile na kolejną mapę trzeba żebrać, żeby być lepszym? No właśnie, zaraz zobaczymy, ile potrzebujemy tutaj zebrać. 400 milionów, nie jest to dużo teraz. Bez lagów to nie jest dużo, słuchajcie. Z lagami to jest bardzo dużo. Bez lagów jest to luzik. Nie no, wczoraj czy się Roblox naprawdę się zesrał. I był straszny problem z tym Robloxem. Przepraszam widzuchy, że taki wczoraj odcinek zlagowany był. Ale sobie wydaliśmy Robuxy, troszeczkę sobie zaczęliśmy ten trybik nagrywać, także spoko. Także nie ma co marudzić. No to 400 milionów to my zbierzemy w sekundę przecież, no ja pierdzielę. Nawet nie wiem, czy tego secreta muszę dropić, chyba nie muszę go nawet dropić. Bo już mamy kolejną mapkę, także elegancko. Magma Ravine. I ile jest mapek do końca? Bo jest Magma Ravine, jest Crystalline Cavern i Golden Cave, dobra. Co my mamy na tej mapie? Jest coś zapisane? Shrine tylko jest, okej, okay. Czyli jest to. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Przeżyję, przeżyję. Zobaczmy ile tej coiny mają, 30 parę tysięcy, ale powinniśmy ich całkiem dużo dostać, co ja mam z jednego takiego. Całkiem dobry wynik dostajemy tych coinów. Potrzebujemy więcej potek na pewno używać i potrzebujemy tutaj więcej robić. Także słuchajcie, sobie bijmy tu. Achievement blokowałem właśnie. Okej, okay. Gwiazdki jakieś, coś tam, coś ten teges. Pieniądze chyba. O, pieniędzy dużo, okej, okay, dobra, gdzie są w takim razie, panie kolego, pety? A są dwa jaja, jedno kosztuje ile? 200 milionów, a to drugie pewnie będzie 800 milionów jedno. Dobra, otworzymy sobie jedno takie, póki mamy tą potkę, jeszcze 6 minut potki, 800 milionów, zbierzemy to dosyć szybko, słuchajcie, 800 milionów to nie jest jakoś chyba dużo, chyba, że jest to dużo. Może bardziej mi się opłaca 3 tamte pety, wiecie? 3 tamte pety i dopiero potem zbierzemy, bo to nie ma sensu chyba zbierać te 800. No, teraz zbierzmy sobie na razie te Flame Eggi. Mamy jakieś super rzadkiego peta. Otwórzmy max 3. Okej, okay, i tak dalej. Załóżmy, one nie są lepsze. One nie są lepsze. Jakim cudem? Nie, one powinny... One są lepsze, dobra. One są lepsze, tylko nie są rzadkością lepsze i dlatego pokazuję ich w innym miejscu. Okej.
Wszystko czaje, wszystko czaje. 200 milionów jedno jajo. No naprawdę musimy tutaj mówić, że ta auto farma jest super, żeby jej używać. No nie wiem, czy jest taka super. Na pewno na awku jest super, no bo jest lepsza. Ale chyba lepiej samemu tutaj poklikać, co ja? Bo wiele lepiej to szybciej leci. Przydałby się autoklikaj na monety, na pewno. Autoklikaj na monety by był super świetny. I to by mi się na pewno przydało. 200 milionów już zebrane. Ile kolejna mapa? Kolejna mapa to jest Krystaline Cavern 10B. Okej. Okay. 15 tysięcy tych, nie wiem, czy gwiazdek, czy kurde kryształów. Myślę, że kryształów mi pisaliście. Także jeszcze mi na pewno jesteś. Mam 3000 tych kryształów, także jestem dosyć bidny chłopok. Czy stać mi na pierwszego szrajna? Zobaczmy, czy mamy gdzieś tutaj szrajn. Upgrade house, shrine. Czemu nie ma w ogóle tutaj szrajna żadnego zaznaczonego? Enchant potions. Okej. Okej, ale to była ta wieża. Zobaczmy sobie w takim razie tą wieżę. Czy ja mogę już to skraftować? Czy to było za gwiazdki, czy to było za... za te klejnoty sobie. Zobaczmy, żeby już pamiętać, okej? Okay? Siema, magu. 12,5 tysiąca gwiazdek. Dobra, wszystko jasne. Gwiazdek? Nie, o gemów, tak? Czyli co ja zrobiłem? Stars! Sure! Yes! Co? O kurde, to ja już to mam, dobra. Dobra. You can't craft this. You can't craft this. Okej, okay, 5 minut będzie się robić podka taka. Zrobię sobie taką podkę. Ile mogę ich skraftować? A, już nie mam slotów. O, dlatego jest instant crafting! Pyku! Wdawaj robuxy! Instant crafting 600 robux! Dawaj! Dawaj! Ja nie wiedziałem, że to jest takie super! To ja nie będę musiał robuxów wydawać na podki! Ty, kurde, no i co? No i teraz mi się zbugowało. Dobra, 5 minut będzie się tworzyć, niestety, tak? Niestety będzie się tworzyć. You can instant craft this. No slots, no właśnie, zepsułem. Za późno kupiłem podkę. Dobra, my bad. Nieważne, fishing i treasure. Dobra, czy tutaj był shrine pierwszy? Tutaj był chyba pierwszy shrine dopiero. Mamy 250 milionów kasy, 15 milionów gwiazdek i 1000 tych. No patrzcie, gwiazdek mi teraz zabrakło, co ja? Akurat teraz mi zabrakło gwiazdek. Typnijmy się w takim razie na naszą ostatnią mapę, czyli na... Nie. Kurde, Magma Ravine. Dobra, Magma Ravine. Przydałoby się to zrobić, bo ten shrine myślę, że nam pomoże bardzo w grze. Nie wiem, czy na pierwszej mapie nie było shrine, ale wątpię, szczerze bardzo wątpię. Coś takiego było na pierwszej mapie, bo to było za łatwo zdobyć chyba. Chociaż może być, mogę się mylić. Dobra, te gwiazdki potrzebujemy też. 15 milionów tych gwiazdek potrzebujemy, żeby pierwszego shrine zrobić. Także to się na pewno przyda. Tam trochę potek na kasę mi się robi. I w ogóle nie ma sensu kupować potek w takim razie. Czyli ja jestem troszeczkę głupi. Bez sensu jest kupowanie potek. Za robuxy. Jak tutaj można je craftować? Rzeczywiście taka jest turbo free to play. Jest turbo free to play w takim razie. To jest super, no craftowanie potek. I to są te 10 minut. Są te same potki co wy macie. Opa, i legendarka? Nie, to był epic. Kurde, Felek, już się ucieszyłem za bardzo. Dobra, mamy już jakieś pety. Całkiem, myślę, wykokszone. Także nie będzie już takiej tragedii chyba z tym wszystkim. Już troszeczkę... Ej, nie no, zdobyłem to już strasznie szybko tą kasę. Już 100 milionów. Ty, teraz to jest luzik. Ciekawe, czy to jest jakaś ukryta skrzynka gdzieś. Bo jakby była, to by ona mi dała naprawdę dużo kasy na tej mapie, co ja? A chciałbym te pety na 800 wymienić jak najszybciej. Flame Bat ulepszony, super. Czy mamy jakąś skrzynkę, kurde bele? No, przydałoby się mieć. Ja nie wiem, czy klika sobie tej gry nie zainwestuje, co ja? I mamy Daily Gifta. I zobaczmy, ile kasy. Mamy 386? 800, 900. Okej. Okay. Ja nie wiem teraz, co zrobić. 1,2 biliona mogę 6 petów nowych mieć. Albo mogę mieć jednego, dwa. Mogę mieć dwa. Te nowe. No nie wiem, które mi są bardziej potrzebne. Chyba te nowe lepiej. 1,2 biliona nie jest jakoś dużo. 1,2, tam 600 kosztowało. Albo 1,6. Czekaj. 800 jedno kosztuje, dobra. Okej, okay, tu wiele zmienia. 15 milionów gwiazdek zdobyliśmy, a tam lak się zwiększa, z tego co pamiętam. Dobra, klikam jak powalony, próbuję. Ale mnie coś paluszek boli, jak tak klikam, dobra. Elegancko, elegansior. Troszkę robuxów wydaliśmy dzisiaj, ale to nic, słuchajcie. Skoro gierka jest fajna, to nie szkoda żadnego robuxa, tylko potki trzeba jeszcze odpalić, bo za krótko te potki trwają, no 10 minut... No panie, no bez przesady, no. Dawaj wszystkie, kury na krzychu. Super potion to jest. Aha, dlatego on jest taki super. Dobra. Ale wszystkie potki można za free, to jest super. To akurat naprawdę bardzo, bardzo mnie się podobuje. Czy to jest karnawał znowu? To jest wejście na karnawał?
O co chodzi z tym kalenowałem, to ja nie wiem. Tam jest skrzynka? Skrzynka jest! Skrzynkę zobaczyłem! Dobra, jak mamy skrzynkę, to już jest super. Siemano, ja po skrzynkę. Siema, dawaj skrzynkę. Dobra, otwieramy skrzynkę i co dostajemy? Pieniądze? Pieniądze? Nie, nie dostaliśmy pieniędzy. Szkoda. Nie wiem, co dodaję. Nie znam się zbytnio, ale dobra. 1,6 mamy, więc otwórzmy sobie te pety. Tepnę się po prostu. Będzie to łatwiejsze na pewno. Okej, okay, 15 milionów tych gwiazdek zebrałem. Dobra, nie mogę, nie można tak przelatywać przez mapę, bo można było wypaść. Dobra, siemano, dwa pety. Nowiutkie! Boom! Ani Q. Zobaczmy, jak ten Ani Q się trzyma. Gdzie on jest? Tutaj jest Ani Q. Ile on daje? Czemu samo mi klika? Coś się zbugowało. Nie mam klika, więc nie wiem, czemu samo mi klikało. Ale teraz tyle tej kasy leci! Dobra, dobra, ten pet, te pety były dobrą inwestycją chyba troszeczkę, co ja? Troszeczkę tej kasy leci. Ty, troszeczkę dużo tej kasy leci. Co jest? Klikam jak wszystko, jak powalony. Staram się mychą. Dobra, nie, no tutaj jest takie skupisko monet, to naprawdę mega szybko się kasy zarabia. Co jest? Co jest? Mam już milion! Co jest? Dobra, to jest miejscowa, która mnie interesuje teraz. Musimy na pewno wymienić te pety. Jak najszybciej musimy wymienić te pety. Na te za 800 bilionów. 800 milionów. W sensie za... No, za 800. Tak, one są za 800. Gwiazdki też sobie poklikam, bo... 15 milionów gwiazd... Dobra. Plan jest prosty, Wracamy na pierwszą mapę. W sensie na tamtą... gdzie jest ta mapa? Przelećmy przez pierwszą, bo ja może gdzieś tego Shrine napominałem jeszcze jednego. Merchant. Dobra, to mi nie jest potrzebne. Dobra. Tutaj nie ma Shrine. Tutaj jest Shrine? Jest Shrine chyba. Czy to jest Shrine? Nie, to jest jakaś odznaka. Nie, no jest Shrine tutaj za milion gwiazdek. Kurde, activate. No i super, no i mały pierwszy aktywowany, no i drugi od razu. Panie, kurde, ja nie wiedział, że tak łatwo, dobra. No i dwa shine odpalone, no już mamy naprawdę tego boosta lepszego. Weźmy do Magma Ravine, zdobywamy więcej kasy i wszystkiego, panie. Teraz się giercuje z tym, panie. Idziemy otworzyć dwa jajucha i się żyje. Teraz mamy w ogóle laka zwiększonego, wszystko jest lepiej, jak te shine zrobiliśmy. Dwa. I jest AniQ kolejny. Super. Equip. W takim razie i lecimy dalej. Troszkę się te pety bugują. Tam widziałem. Się lekko buguje to. Dobra, tu. Gdzie mam jakieś skupisko monet? Tutaj mieliśmy. O, jest super. Dobra, klikamy. Wszystko. Dawaj mnie to, bo ja potrzebuję. 800 już. Już mam 800 milionów. Cześć to. Cześć to, widzu. Jak my pieniądze tutaj robimy. O, ale kopalnia złota. Dobra, tu mi się podoba, to zostaje jak najdłużej. Nie no, ta seria będzie super, gierka jest naprawdę free to play. I serio, widzuchy, jak rzadko kiedy gry polecam, tak to polecam Fest, bo jest mega free to play, epic. No i tak się żyje w tej Polsce. 73 tysiące mnożnika. Dobra, no to teraz będzie lecieć. O Jezu, jak leci, już 800 milionów, czaisz to, widzuch. Nie, no naprawdę, gierkę polecam Fest, ta gierka jest super. No zajebista jest, dzięki, że mi poleciliście, widzuchy, no bo świetnie się bawię. To jest taki symulatorek, który, kurde, byś sobie popykał w symulator. O, jest symulatorek do popykania, no i elegancko. Zajebista giera. I czemu to gra tak mało ludzi? I w peta gra wie... O! No to mamy pierwszego Godli. Właśnie tak coś to jajo tak się zbugowało, tak kurde, powiem ci, widzą, że tak mówię sobie, ty, coś tutaj nie tak jest, że tak się zbugowało jajco, a ty jednak super wszystko. W ogóle kasy mam bardzo dużo, tych patrz ile mam tych, dobra, ty, jeszcze prezent. Ile? 7B! Dobra, idziemy na kolejną mapę. Dobra, nie, dzisiaj taki progres jest, no po prostu uwielbiam tą grę, no zajebista gierka, widzu, kocham cię, że mi ją poleciłeś. Ale się wkręcam strasznie. Dowalona jest ta giera. No przysięgam. Taki symulatorek to z latarką szukać i ze wszystkim. No naprawdę. Dobra, 10B już zebrane. Prawie. O, już mamy. Dobra. No jeszcze sobie dwie coiny rozwalmy. Idźmy na Krystalin Cavern. Bo tutaj mamy... Czy to jest... To są coiny? O kurde, 5B. Dobra, to są jakieś dowalone sztosy z coinami. Sztosy. Dobra. Tego trzeba naklikać się fest dużo, żeby to rozwalić, te sztosy. Sztosy w ogóle. Sztosy kabanosto są. Dobra, kolejna mapa.
pyk, mam jeszcze jedną mapę do odblokowania w tej grze. No na pewno w tym odcinku tego nie zrobimy, bo to już są naprawdę chore liczby tutaj. Ale chciałbym te pety bardzo... O, 4B, jeden pet. Ty, to dawaj dwa. Od razu. Pyk, wbijasz i epik. Czaisz to, ziomuś? Ile ten epik daje? Czyli ten epik daje ile? 267, a mój godli ile daje? 241, ty, on jest gorszy już. Już jest gorszy. No dobra, dobra. No słuchajcie, godli nam zależy najbardziej z ostatniej mapy, co ja? Na razie tutaj muszę przeklikać fest dużo. O, co to za zielony glut? Ty, zielony glut. Rozłam. Co daje? Dostałem zielony glut. Co to jest? Nie wiem, po co mi to jest, ale po coś to dostałem. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nie będę narzekał, tylko będę się cieszył ze wszystkiego, co dostaję w tej grze. 4B, dobra, kolejne. To jest zawsze otwieramy. Dobra, dawaj 3. 3 od razu otworzymy. Dawaj, kurde, 3. Pyk! Mamy kolejne pety. Dobra, wymieniamy. Ej, mega szybko ta mapa leci. Ta mapa leci very, very fast, man. Very fastik mapa. Ty, gdzie są te... Albo co lepsze jaja. Dlatego leciało tak szybko. Dobra, za 10B jedno jajo. To już jest cena, którą boli dupa, żeby zapłacić, co ja? Taka najfajniejsza. Ty, znowu coś? Znowu jakiś kryształ? Po co mi to? To ja nie wiem, po co mi to. Ale po coś mi to jest, no. Więc to się przyda na pewno. Czy się przyda? Nie wiem, ale na pewno się przyda. Kolejny? Kolejny, no patrz, dlatego tutaj. Po co mi to jest? Gdzie to jest? Tutaj. Can be used to craft... be exchange at the Crystal Merchant. Nie wiem, co oni gadają. Nie wiem, co to jest gadane. O, Crystal Merchant, dobra. Exchange? Ty! Ile dostanę kasy? 66 bilionów. Dobra, myślałem, że 60 bilionów. Już mi jest przykro. Dobra, wymienimy je potem. Potem je wymienię. Kiedyś je wymienię, naprawdę. Dobra, potrzebuję więcej kasy, tylko tych kubek z kasą nie ma. O, czy to kolejny kryształ? Nie, to są kryształy. Uczcie, panie! Okej, okay, tutaj trzeba porozwalać troszeczkę. Okej, okay, dobra. Ojeju, dobra, tutaj tego klikania jest naprawdę dużo. Dobra, troszeczkę naprawdę, tutaj troszeczkę tempo trzeba utrzymać. Te potki! Kurde, zapominam, widzisz, Krzychu? Zapominam, że trzeba te potki tam iść i to zrobić. Dobra, 20B, dwa pety, szybko. Opa! Ani Q mi się podoba. Equibest. Elegancko. Ani Q mi się podoba bardzo. Dobra, bank. Czemu nie ma tutaj skrzyneczki? Czy ja po prostu nie znalazłem skrzyneczki i jest gdzieś ukryta? Może tak być. Może tak być, że jej po prostu nie znalazłem. Ale ja żebym nie widział, żeby ona gdzieś tu była. Widzu. O, kryształ! Gwiazdkowy, kryształ kolejny, zwykły. Gwiazdka, tutaj kolejne monety. Dawaj, mnie to. Wszystko potrzebuję, naprawdę. I zobaczmy, czy możemy zejść wszystkie te potki, co mamy. To mnie interesuje teraz, bo tak się wkręcam w to, że jak ona jest tak free to play, to po co, że ja 5000 robuxów wydałem, no? Zaraz będzie, że jestem jakimś debilem. Dobra, ale nie, powinienem... Czekajcie, zbiorę 5k tych kryształów. Patrz, co ja teraz sobie, widzę. Ty powiesz tak, geniusz, 5000 tych kryształów i zostałem całą kasę, patrz. Dlaczego tak robię? Pomyślisz, ale debil. A ja jestem po prostu giga inteligentny. Czekaj, tylko muszę teraz walić. To. No dajcie 5000 tych kryształów, jak zdobyć te kryształy? No i one drobią, co ja tylko rzadko. Z tego takiego fioletowego kamienia. Ty, to nie zbiorę. Bo mi się zdaje, że shine jest za 5000 kryształów kolejny, wiecie? Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy. Frosty Isles. Jest tutaj taka gwiazda i zobaczmy. 2000 kryształów, 80 milionów gwiazdek, 3 biliony kasy. Activate! Kolejny shine zrobiony! Dobra, ja jestem z takim kozakiem dzisiejszym, ja nie mogę. Dobra, zobaczmy tutaj. To są upgrade'y za gwiazdki i na nim jest stać. Mamy pet equip slots, to mnie nie stać. Excelak, to mi się podoba. Hot speed, też mi się podoba. Po 25 pet range, to... I to możemy. Egg hatch slots. Czyli możemy teraz jeszcze więcej jajów otwierać? Ty, ta gra jest dowalona. Ta gra jest turbo dowalona, widzu. Co żeś ty mi polecił? Nie, widzów dzisiaj w formie. No, 5075B i 500 milionów. My to zdobędziemy w następnym odcinku. Widzów. O kurde, 3 jaja. 50 sekund mam. Dobra, zdążę. Opa. Nie ma tej kryształku, nie ma. Dobra, 3 jajucha, siemano. 3, max. I... Ani Q. Dobra, mamy kolejne Ani Q. Elegancko. Czy można robić tutaj złote pety? W ogóle jest tu jakiś craft, ale... Nie ma.
Szkoda. Przydałoby się jakieś złote super pety. Mamy tego Secret Hatcha. Nie wiem, czy ten Secret Hatch tam zwiększa szanse na te godli i tak dalej, czy tylko na sekrety. Nie zwróciłem uwagi, bo mnie to nie interesuje zbytnio, ale ja i tak jestem zadowolony, że go kupiłem. Bo ta gierka jest super. Serio, widzu, kurde, jaka ta gierka, jaka ona jest super. Ile dostanę teraz? Teraz bym dostał 112B, 119... Ja pierdzielę, 112B? Jezu, jakie powalone liczby. Dobra, zobaczmy tą wieżę. Zobaczmy tą wieżę, bo jestem ciekawy tej wieży. Już mi się potki kończą, to już wiecie, możemy sobie odpocząć. Zobaczmy ten crafting. Ja pierdzielę, ten crafting może się okazać jakiś turbo dowalony. Gdzie jest tutaj? Siamagus. Siamagus, crafting. Dobra, claimimy sobie te potki. I patrzcie, mogę instant craftować wszystko. Wszystko, co tylko sobie wymarzę. I są te potki, ale ta super potka wymaga strobesów moich. Kurde, czyli po to są te jabłuska i tak dalej. Kurde. Ale patrz, tego, patrz, potrzebujesz potki na kasę. Patrz, patrz, widzu. To nic nie kosztuje. To nic nie kosztuje. Czaisz to? I to jest jaka potka? Nawet nie wiem, jaka to jest potka, ale sobie ją wezmę. Czaisz? I sobie robię tak. Mam 5 takich potek. Luck potion nie mogę, tego nie mogę i tego nie mogę, tego nie mogę. Dobra, ale to... Ja sobie robię tak, 5 potek. Ty, ta gra jest popieprzona, że to tak działa. Popieprzona jest ta gra. Nie wierzę, że znaleźliście, widzowie, taką gierę. Przysięgam, no... Po prostu szapoba dla każdego widza, kto polecił tą grę. Zarąbisty symulatorek i lecimy dalej. Timer's Alphas... Dobra, to mnie nie interesuje. Co to jest? Przepustka! Po co mnie ta przepustka? Co ona tu daje? Nyx. This pet will be... A ten będzie huge jakiś? Nexus. O Jezu. To Nexus jakiś. Chryste panie. Dobra, to są potki, jakieś laki i tak dalej. I dobra, jak wygląda status naszych potek? Coinów się nie muszę martwić. Laka, starsy... Dobra, czyli to jest największym problemem i to. Dobra, damy radę jakoś to przeżyć. Szczerze, damy radę jakoś to przeżyć i myślę, że ta seria będzie dowolona. Myślę, że do Halloween eventu się wyrobię, bo w piątek jest Halloween event. Do Halloween eventu chcę mieć turbo ekwipunek jakiś, wiecie, jakieś turbo pety, godly, sekrety i tak dalej. Wydajcie mi się robuxy. Ogólnie gierka jest turbo OP. Także zagrajcie, widzowie, serio, nie dostaję nic od twórców, po prostu gierka jest turbo zarąbista i mega mi się podoba. Także będziemy pykać. No i zobaczymy, co dalej jest. No, na przykład ostatniej mapie jakieś fajne niespodzianki. Zobaczymy! Łapka, gardaszek, sobik i ela!